Dzisiaj będziemy tak trochę inaczej, bo tylko na jednym psalmie się skupimy. Ale tak jak się zastanawiałam i tak zazwyczaj jak czymś mam się dzielić, to wyskakuje od razu jakiś temat, jeden konkretny, jedno jakieś słowo czy zdanie i wokół tego jakby zbieram z Bogiem informacje o co dalej. A tym razem było tak, że bardzo dużo różnych rzeczy tak chodziło mi do serca i też różne po drodze trudności takie moje prywatne były. Ale właśnie Duch Święty pokazał mi psalm 34, cały czas kręcił mi się gdzieś tam w koło głowy, nawet jeszcze w sumie przed wybuchem wojny. No i tak w sumie w czwartek to się też tak jeszcze bardziej ożywiło dla mnie to słowo. Dlatego możemy sobie otworzyć psalm 34. Ale jeszcze w sumie zanim, to szybciutko sobie przeczytamy z Hebrajczyków z 4 rozdziału, 12 i 13 werset. Bo jak wiemy, Słowo Boże to nie są zwykłe litery czy jakieś gadki motywacyjne, ale Słowo Boże to jest słowa, które są żywe, które naprawdę są w stanie wyjść z tej kartki, zamienić się w miecz i nas ostro ponacinać, żeby nas po prostu naprawić, zestrofować i pewne rzeczy nam wyjaśnić. Dlatego chciałam to przeczytać jeszcze raz z listu do Hebrajczyków od 12 do 13. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Chciałam to najpierw przeczytać, żebyśmy tego psalmu nie potraktowali właśnie jako takiej mowy motywacyjnej, zachęcającej tylko i sobie szli dalej, ale naprawdę tak w głębi serca przyjęli to, że Słowo Boże naprawdę ma moc poodklejać te wszystkie rzeczy, które nam się poprzyklejały, bo też, no jak wiemy, żyjemy w niespokojnych czasach i jest coraz ciekawiej. Ale Bóg jest, tak jak fajnie mówiliśmy na początku i cały czas mówimy, że On jest cały czas taki sam. I to jest chyba najpiękniejsza rzecz we wszechświecie, że Bóg jest cały czas taki sam. Przeczytamy sobie najpierw ten psalm, a później i właśnie dlatego ten psalm, bo jak zaczęłam go czytać, to te wszystkie rzeczy, które mi przychodziły, aby się podzielić, tak jakby są wmontowane w ten psalm. Więc pomyślałam, po prostu sobie go przeczytamy i pewne rzeczy przypomnimy, bo to jest dobre przypominać sobie o rzeczach cały czas, jak Paweł pisał, że ważne jest przypominać sobie i przez przypominanie przemieniać swoje życie i przez moc Ducha Świętego. Tytuł psalmu: Bóg ochrania pobożnych. Będę wysławiał Pana, to jest Dawida, gdy udawał szalonego przed Abimelekiem i odszedł wypędzony. Będę wysławiał Pana w każdym czasie, będę Go zawsze chwalił moimi ustami. Chlubię się Panem, niech słyszą to uciśnieni i niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Zwróciłem się do Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił mnie od wszelkiego lęku. Spójrzcie na Niego, a będziecie promienieć. Niech wasze oblicze nie płonie wstydem. Oto ubogi zawołał, a Pan go wysłuchał. Wybawił go ze wszystkich utrapień. Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten, kto się do Niego ucieka. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogaci popadli w biedę i zaznali głodu. A szukającym woli Pana niczego nie zabraknie. Przyjdźcie i posłuchajcie mnie, dzieci. Nauczę was, czym jest bojaźń Pana. Czy jesteś człowiekiem, który chce cieszyć się życiem? Czy pragniesz doczekać dni szczęśliwych? Powstrzymaj od zła swój język, a wargi od obłudnej mowy. Unikaj zła, a czyń dobro. Pragnij pokoju i dąż do niego. Oczy Pana zwrócone ku sprawiedliwym, a Jego uszy słyszą ich błaganie. Od złoczyńców Pan się odwraca, by nie zostało o nich wspomnienie na ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i uwolni ich ze wszystkich ucisków. Pan jest blisko cierpiących udrękę, wybawi złamanych na duchu. Liczne są utrapienia sprawiedliwych, lecz Pan ze wszystkich ich wyzwoli. On strzeże wszystkich ich kości i żadna nie będzie złamana. Zło sprowadza śmierć na bezbożnego. Wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan wybawia swoje sługi, nie upadną ci, którzy mu ufają. I takie trzy rzeczy, które chciałabym z tego psalmu tak wycisnąć, żebyśmy właśnie się w nich tak zagłębili w nie i zamarynowali w nich, bo to słowo mi się strasznie podoba, zamarynowali w nich. To jest kwestia uwielbienia, stania się takim Bożym bohaterem wiary, jak to się dzieje i to, że Bóg nigdy nam niczego nie zabraknie. Zacznijmy może tutaj od uwielbienia, od tej kwestii uwielbienia, bo ona jest na początku i też przyszła mi ta rzecz, żeby się nią podzielić, więc wyciągniemy sobie ją z tego psalmu. Tutaj jest napisane, że będę wysławiał Pana w każdym czasie. Będę Go zawsze chwalił moimi ustami, chlubię się Panem, niech słyszą to uciśnienie i niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Dawid mówi, że on zawsze będzie wysławiał Boga. Czy to będzie wojna, czy to będzie Goliat, czy to będzie jakiś prywatny problem, z którym sobie nie radzimy i boimy się przychodzić przed Boga. Wiecie, tak zawsze mi to przychodzi, że Bóg jest zawsze godzien chwały, że to przed tym wojskiem zawsze szli ci uwielbiacze, że żadnej ludzkiej sprawy nie da się załatwić bez uwielbienia Boga. I jest ciężko, ciężko nam się przyjmuje te różne informacje, nikt się nie spodziewał też na przykład tej wojny, ktoś tam się może spodziewał, ale no tam na ta wstecz, nikt o tym nie myślał. Było na w miarę dobrze, fajnie się chwaliło Boga, ale nagle, kiedy przychodzą różne trudności, to nagle my, myślę, że no jest taka reakcja trochę obronna. Jejku, co teraz? Taka panika. Co zrobić? Jejku, Boże, czy Ty mnie opuściłeś, a ci chrześcijanie zginęli, to może my zginiemy i co teraz? Dlaczego, Boże, ich nie ochroniłeś? Co z tym teraz zrobimy? Ale wiecie, tak właśnie przyszło o tym, że naprawdę uwielbienie jest mocą naszą. Uwielbienie Boga jest miejscem schronienia. Wiecie, kiedy my z dziewczynami uwielbiamy, tak kiedyś z Agnieszką rozmawiałyśmy, że kiedy stoi się na tej scenie i po prostu chwali się Boga, to jest takie uczucie, że choćby tu weszła po prostu armia jakaś ta terroryści by weszli, czy armia jakaś, czy cokolwiek, to jest takie uczucie, że jest się w takim bezpieczeństwie, takiej pewności, że nic, po prostu, jakby choćby nam nie wiadomo, co chcieli robić, to my po prostu jesteśmy uśmiechnięte i zadowolone. I choćby nie wiem, jakim byśmy były wcześniej miejscu, czy miałabyśmy dołać, czy cokolwiek, jak wchodzimy w tą Bożą obecność, to po prostu nic nam się nie może stać. Dlatego chcę, wiem, że Duch Święty chce zwrócić nam tutaj uwagę na to, żebyśmy trwali w tym uwielbieniu pomimo tych okoliczności. Żebyśmy zawsze naszą reakcję kierowali na to, żeby uwielbić Boga, że On jest godzien chwały i w każdym czasie On jest godzien chwały. Zawsze nasze uwielbienie to nie jest takie stresowo, że chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci, ale moje usta muszą ogłaszać tą chwałę, muszą wypowiadać słowa mocy. I wiecie, tutaj też takie słowa mi też przyszły, że wiecie, kiedy będą przychodzić tutaj ludzie, którzy naprawdę będą mieć problem, może faktycznie te osoby z Ukrainy po wojnie, czy będą przychodzić różni ludzie, którzy będą szukać Boga, nie będą widzieć nadziei. Ja też teraz zaczęłam pracować bardziej z ludźmi, po 2 latach w końcu mam ludzi koło siebie, niewierzących i widzę, jaka duża jest potrzeba, żeby ci ludzie zobaczyli różnicę między tym życiem właśnie takim w świecie, a życiem z żywym Bogiem. Dlatego myślę, że chory lekarz to nie jest do końca lekarz. Martwy ratownik nikogo nie uratuje. Smutny człowiek nie pocieszy. Myślę, że potrzebujemy być tymi, którzy chlubią się Panem, aby uciśnieni to usłyszeli i aby się rozweselili. Nie pozwólmy sobie, żebyśmy byli... Też wiem, że to różnie jest i różne mamy emocje i mamy te emocje, ale wierzę, że Bóg chce zwrócić nasze oczy na to, że właśnie ten chory ratownik czy poszkodowany ratownik nikogo nie uratuje. Zadbajmy o siebie, o swój stan i bądźmy, tak jak się też fajnie Michał mówił, miejmy to otwarte serca, żeby to dawać dalej, bo z pustego nawet Salomon nie naleje. A to właśnie płynie przez relacje z Bogiem i przez to szczere, żywe uwielbienie, szukanie Boga i wspólne wywyższanie Jego imienia, czyli spotykanie się razem i branie też od siebie nawzajem. Zwróciłem się do Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił mnie od wszelkiego lęku. Spójrzcie na Niego, będziecie promienieć, niech Wasze oblicze nie płonie wstydem. Oto ubogi zawołał, a Pan go wysłuchał, wybawił go ze wszystkich utrapień.
Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry, szczęśliwy ten, kto do Niego się ucieka. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogaci popadli w biedę i zaznali głodu, a szukającym woli Pana niczego nie zabraknie. Druga kwestia, stanie się bohaterem wiary. Myślałam dużo o tym i to była ta druga rzecz, która mi przyszła, aby nam przypomnieć, że nieważne, jaka rzecz cię na ten dzień dzisiejszy tak przeraża, że po prostu czujesz ten strach, jak cię ściska, jak cię po prostu ogarnia i nie wiesz, co robić. Nieważne to jest, bo nawet Jezus się bał. Nawet ciało Jezusa pociło się potem, krwią. Ale kiedy mamy naszego Boga, kiedy my spojrzymy na Niego, my naprawdę będziemy promienieć. I ja też to biorę do swojego życia, że chociaż wielu rzeczy gdzieś tam mam pewne niepokoje i pewne wątpliwości, bo no wielu rzeczy złych jakichś nie doświadczyłam, jakiejś biedy strasznej, głodu. Te rzeczy są nam obce i mogą na nas przyjść. Nie muszą, ale tak może być. Ale musimy pamiętać, że to On jest tym naszym Rambo, u którego my jesteśmy po prostu na plecach. Że to nie jest tak, że to my nagle musimy stać się super Rambo, kung fu po prostu, nie wiadomo jak, duchowo mocni. Bo prawda jest taka, że to w naszej słabości Jego moc się doskonala. Że to my nie musimy nagle, dobra, ekspresowe tempo, teraz dobra, tu się naprawiam, tu się naprawiam. Ja już powiedz mi jeszcze, w czym mam się naprawić, bo ja cię kręcę, idzie wojna, może będzie to katastrofa, a ja tu nie wiadomo co. Ale ważne jest to, żeby mieć świadomość, że to On jest tym Rambo. A my jesteśmy Jego dzieciakiem, który może się przebiera za tego Rambo i bardzo go naśladuje i nawet mu to wychodzi. Ale tym głównym komandosem, tym silnym gościem, tym takim siłaczem, to jest nasz Bóg. I kiedy będziemy na Niego patrzeć, jak nasz Rambo walczy za nas, jak On wygrywa za nas bitwy, to będziemy promienieć i nie będziemy się zawstydzić. Bo jak, skoro Ojciec za nas walczy, On nam daje się, On w naszych słabościach przychodzi i pokazuje, jaki On jest silny, to jak możemy się wstydzić? My nie musimy przychodzić o własnych siłach, aby bać się zawstydzenia, ale możemy przyjść, powinniśmy przychodzić wszędzie z Nim, w każde trudności, w każde ciemności, przychodzić z Nim i mówić, to jest mój Rambo, On wam pokaże. I ubogi zawoła, a Pan go wysłucha i wybawi go. Aniołowie Pana również nam pomagają, Jego pomocnicy. Nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Ale musimy też pamiętać o tym, że mamy kosztować i oglądać, jaki Bóg jest. Jeżeli będziemy zaglądać w ludzkie sposoby, to zawsze będziemy wychodzić pobici i nacy. Ale kiedy będziemy wołać Boga do naszych trudności, nawet jeżeli tego jeszcze nie robimy, albo robimy to rzadko, to jest teraz czas, żeby to robić. I będziemy kosztować i wiedzieć, jak Bóg jest dobry w naszych słabościach, w naszych nieudolnych czasami staraniach. I kiedy bogaci będą popadać w biedę, ci, którzy uważali się za niezniszczalnych, będą kuleć, to ci, którzy będą szukać woli Pana, niczego nie zabraknie. Może być różnie i nikt nam nie powiedział, że będzie łatwo i że nasze ciała czy nasze psychiki będą nagle po prostu niezniszczalne i w ogóle. Ale prawda jest taka, że w duchu, kiedy będziemy szukać woli naszego Boga, niczego nam nie zabraknie. I czym jest to prawdziwe szczęście? Czym jest to miejsce? Często się zastanawiałam, no jak to z tym szczęściem jest. No fajnie było swój dom może wybudować, mieć rodzinę, psa i tam później dopiero pomagać. Czasami inny na przykład, takie gdzieś myśli przychodzą człowiekowi, że no nagle wojna i co ja mam teraz? Tylko tak, tylko Bogu służyć, a tutaj co z tym wszystkim? No nie, co z pracą? Tak jak Michał mówił dzisiaj, że może zabraknąć pewnych rzeczy i tak dalej. Ale prawdziwym szczęściem jest czynić i wypełniać wolę Boga. Prawdziwym szczęściem jest powstrzymywanie swojego języka od zła, unikanie zła, czynienie dobra, pragnienie pokoju. Czyli niezależnie od okoliczności, my mamy być cały czas w tym Bożym pędzie, w tym, że my chcemy i pragniemy pokoju, chociaż jest niepokój. Szukamy tego pokoju i czynimy go. Że chociaż wszyscy mówią negatywnie i źle, i ich mowa jest bardzo zła, to my mówimy dobrze, my wypowiadamy słowo Boże, a nie słowo ludzkie. Co tutaj jeszcze mamy? Unikaj zła i czyń dobro, chociaż wszyscy zaczną pod siebie. Słyszałam modlitwę, że się modlą, byleby tylko do Polski to nie przyszło i wiecie, jakby Ukraińcy to tam w ogóle i to nie wchodzi. Ale my mamy być tą różnicą, która
nadal, chociaż trudności, chociaż zaciśniania się sznura, czyni to, co Bóg mówi, żeby czynić. I to jest prawdziwe szczęście. Jeżeli czujesz się nieszczęśliwy, jeżeli ja czuję się nieszczęśliwa, to znaczy, że nie czynię do końca woli Boga, że szukam jeszcze swego. A mamy oddać nasze życie Jezusowi, mamy się poddać Mu. Jeżeli trzeba, to na nowo. I tutaj już końcówka psalmu, czyli to, że Pan słyszy wołających o pomoc, że Jego uszy słyszą błaganie. Pan odwraca się od złoczyńców, ale swoich świętych wybawi, złamanych na duchu wybawi. I chociaż liczne są nasze utrapienia, Pan ze wszystkich nas wyzwoli. On strzeże wszystkich ich kości i żadna nie będzie złamana. Żadna nie będzie złamana. Zło sprowadza śmierć na bezbożnego. Wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan wybawia swoje sługi. Nie upadną ci, którzy Mu ufają. Nie upadną ci, którzy Mu ufają. Nie upadną ci, którzy Mu ufają. Żadna ich kość nie będzie złamana. Nieważne, w jakim miejscu jesteś, nieważne, co się dzieje, Bóg słyszy nasze wołania. On jest Bogiem wiernym, On jest Bogiem silnym. On widzi nasze udręki i udręki tych ludzi wokół, którzy się boją, którzy są przerażeni, którzy w sumie wpadliśmy w deszczu podrynny z COVID-a, w wojnę, co jeszcze będzie, nie wiadomo, czy będzie lepiej, czy gorzej, może nagle się wszystko rozpromieni. Tym, który nas rozpromienia, jest nasz Bóg. To w Nim mamy pełne bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy nagle spadnie bomba na kościół, czy nagle trzeba będzie naprawdę wyjść ze swojej strefy komfortu i zostaniemy do tego zmuszeni, to Bóg jest blisko. On nas nie zostawił, On nie olał nagle świata, bo Putin go przejął. Czy ktokolwiek inny, czy jakaś inna duchowość, czy jakaś inna osoba. Bóg cały czas jest blisko nas. On jest tym, który nas wyzwala, który nasze wszystkie cierpienia bierze na siebie, tak jak je wziął 2000 lat temu. On jest cały czas wierny. I chociaż bezbożny się śmieje, różne duchowości teraz szaleją, to one zostaną ukarane. A my, którzy jesteśmy Jego sprawiedliwymi, Jego sługami, nie upadniemy, ale musimy Mu ufać. Dlatego, kochani, tak na szybko przeleciałam to, co tak mega mi przyszło do serca, te trzy tematy. Ale myślę, że ten psalm ma tutaj mnóstwo jeszcze głębi i ciężko by to było tak tutaj wyciągać. Także chcę każdego z nas zachęcić, żeby siąść nad tym psalmem i sobie go rozważać jeszcze głębiej i głębiej. A tutaj ze słowa to pragnę, wierzę, że Duch Święty pragnie, żebyśmy przestali patrzeć na okoliczności, zaczęli patrzeć na naszego Boga, abyśmy Go uwielbiali i traktowali jak naszego Rambo, naszego silnego tatusia, który za nas się wstawia. Nieważne, czy zawalamy, w jakim jesteśmy miejscu, On jest tym, który chce podnosić i przemieniać nasze myślenie. I prawdziwym szczęściem jest być blisko Boga i prawdziwym szczęściem jest wypełniać Jego wolę, chociaż sznur się zacieśnia. Bo On jest blisko tych, którzy Go oczekują. On jest blisko tych, którzy Mu ufają. Złego spotka kara, tego, który przeciwstawia się Bogu, spotka kara, ale my jesteśmy dla Niego najważniejsi i nie upadniemy, bo ufamy Mu.